Siemaneczko, jestem Pepetoni Games. Witam Was w moim gospodarstwie. Dzisiaj szybko zjechałem z pola. Może chciałem naciągnąć rzepaki. Dostałem telefon, że przyjechał kombajn. Jak widzicie, mamy nóweczki. Kombajn, kurwa, jaka się z tego cieszę. Nówka, no. Dla mnie jest nowy. Deutsche 1620H. Biornik 5 ton, jak się nie mylę, będzie spalić ogólnie, no domo, później w polach. Header, jaki był z nim, to był header 420 z wózkiem, bo taki agat gościu miał. To nie ukrywam, mijaczek takiego ściągnął, no i takiego mi sprzedał, takim tanim. Nie, tam nie przeszkadza header, tylko header chodzi mi tylko i wyłącznie o zbiornik. Ale co dla mnie najważniejsze, można powiedzieć w tym momencie, co będzie tego dużo, może dużo spać. To jest wstawka do kukurydzy. Mogę tam kukurydzy dużo. Więc zobaczymy. Wstawka jest dość jebitna. To ja nie ukrywam. Wstawka jest dość jebitna, bo to jest wstawka sześciorzędowa. No i na całość, proszę Państwa, zobaczymy. Ciut więcej, jak mówiłem. Zobaczymy, że to cały ten piękny kombajn z sprzętem 90 tysięcy. Bizon już poszedł. To było w rozliczeniu. 45 tysięcy za kombajn z headerem, z wózkiem, z przystawką. 45 tysięcy. Wiadomo. Ja dam za niego za postawę, dałem 45 tysięcy. Czyli nam za header z wózkiem i mojego bizona dałem 45 tysięcy. No, tutaj wiadomo. A nasz musi to robić. To nie ma co się oszukiwać. Ale że wiadomo, z Mirkiem się zajmie się dobrze za mnie, no to krzywdy zbytnio mi nie dał. Znaczy, nie zrobił. O, to musiałem powiedzieć. Nie zrobił. 45 tysięcy wziął. Wziąłem za bizona, więc w sumie jeszcze 45 tysięcy dłużyłem do tego dojca, można powiedzieć. No myślę, że to będzie dość duży przeskok. Patrząc na gabaret, kurwa, to jest locha. Ogólnie z tego, co patrzę na internecie, jest do niego możliwość dokupienia, tak to powiem, headeru szerszego, czyli jakieś tam koło 6 metrów, ale zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało. Na razie jest w takim stanie, jakim przyjechał, takim headerem, jaki przyjechał, taki będzie. Mi to nie przeszkadza. Soma niestety nie jest pasowana. Przypadało trochę, no i jest wilgotna suma, tego nie będę naturzał, ale siać jak najbardziej można, więc siadamy do plasika. Rzepaczek sobie będziemy siać. No bo zjechałem akurat centralnie z pola. Lubię tylko jedno okrążenie, znaczy jedno okrążenie, jedną stronę, można powiedzieć, przyjechał, ja to sobie rzuciłem. Powiem, troszeczkę było problemów, no nie ukrywam, pod tym względem, z tym kombajnem, żeby go po prostu zlodować, ale no, dało się jako tako, żadnych jakichś tam aż takich drastycznych problemów. No jest naprawdę, ale powiem szczerze, jak zobaczyłem ten kombajn, jak poszedłem oglądać Dominika, to się kurwa nim zakochałem. Powiedziałem, że nie, ten kombajn musi być. 80 tysięcy, ktoś powie, no to mogę sobie kupić klasa. Wiem, mogłem, ale myślę, że z przystawką nie kupiłem za te pieniądze. To jest jedna przystawka sześciorzędowa, która naprawdę tutaj też będzie robotę robiła. Zobaczymy, no. Zobaczę, co napiszecie w komentarzach odnośnie tego kombajnu. No, mi się zdaje, że to będzie strzał w dziesiątkę, bo tak, można powiedzieć, co miałem na samym początku sierpnia. A to można powiedzieć. Czyli chyba 120 tysięcy. No. No to zrobiło mi się znowu 120 tysięcy po sprzedażu i po sprzedaży bizona i zakupie do czwara. Wiadomo, czy jednak trochę pieniędzy z pszenicy poszło, a to, no ale wiadomo, nie za darmo, tak? Ale modernizacja już jest, a dość spory tutaj hektar. Tutaj myślałem, że ogólnie ta przystawka tego do czwara będzie mniejsza, nie ukrywam.
Myślałem, że to będzie jakaś czwórka, ale tak jak zobaczyłem go, mówię, kurwa, to czwórka to nie ma nawet gniazdu, bo to będzie ślady. To będzie jednak gniót, te dwa rządki. Dobrze, akurat było trafione z tym, że on miał wieczek, jeszcze przystawkę. Ogólnie tego się nie ciął, bo jest na kieszonkę, tylko na ziarno. Ale dobrze, mieczek tam, wiadomo, handlarz, kombinatorek, no dobry hachędził. A sam kombajn kosztował mnie z wózkiem 75 tysięcy, przystawka 15 tysięcy. Myślę, że to nie jest jakieś za pieniądze pod tym względem. Wiadomo, ktoś powie, kurwa, to teraz kupujesz taki sprzęt, jak już praktycznie żniwa zrobić. Ale powiem szczerze tak, jeszcze żniwa nie są do końca zrobione, bo jeszcze jest soja. Właśnie nie wspomniałem, jak powiedza. Więc to też trzeba mieć na względzie. Takie trzeba być takie dość opcjonalne, jak to się mówi, rozwój. Wiecie, no taki właśnie taka okazja. No to czemu nie skorzystać? Czemu tego nie kupić? Chciałem mieć przeskok. Ogólnie naprawdę szukałem klasa SL-a jakiegoś fajnego. No ale to też 180, 170, 200. Wiecie, no budżet jeszcze mam taki w miarę, no nie za duży na kombajn. A kredytu na razie nie chcę zabierać, bo wiadomo na co będę musiał kredyt wziąć. A więc na razie ja bastuję pod tym względem i nie biorę jakoś tak gwałtownie zakupować. Nie chcę tego kombajnu, który wiem, że dopiero będzie tak naprawdę wykorzystany w pełni potencjału w przyszłym roku, tak? Bo przyjdą rzepaki, przyjdzie pszenica, przyjdzie jęczmień, pewnie obiez, bo tak naprawdę też się dojdzie. Więc nie ma co na razie szastać. Zobaczymy, to jest kombajn teraz. Myślę, że tak 3 tygodnie jeszcze będzie, ta soja będzie do cięcia, a głubin będzie do cięcia. Wtedy, teraz mam jeszcze taki, tak to powiem, będzie takie okienko naprawcze, tak to powiem. I mogę to wykorzystać, przejrzeć go. Mechanik przyjedzie. Wiadomo, ja teraz no, nie mam zbytnio możliwości, to wiadomo, dwóch będziemy sobie tam ogarniać pod tym względem, ale no też, wiecie, ja wszystkiego też nie dojrzę, bo taki kombajn no, po prostu nie siedziałem. Więc no co, bizon, co mieliśmy? W sumie teraz dopiero skminę miałem. Dopiero teraz skminę mam, a wiecie czemu? Wejdźcie sobie na początkowe odcinki. Co mieliśmy na kombajn? Kurwa, teraz sobie skumałem, zdałem sobie sprawę z tego, że wrócił kwar. Tylko w większej wersji. No mieliśmy przecież fara, kombajn, na samym początku, który też był chyba 2-3 sezony. Dlatego pisem pójdzie wierzył. A teraz przyszedł większy brat, tak to się mówi. No więc naprawdę, trzeba pogadać na zewnątrz, bo coś widzę, że laguje. Uważa. Że większy brat przyszedł teraz do czwara. Znaczy fara, przepraszam. Więc naprawdę, no, tak bez takiego zonga sobie złapałem. No, ale powiedzieć, fara przyszedł większej wersji, przyszedł. No ci na gospodarstwo. No, to dla mnie to jest petarda. No tak naprawdę dla mnie liczył się tylko zbiornik na razie. Jakiś tam większy komfort. Chociaż zdaje mi się, że i tak będę myślał nad klimatyzacją w tym kombajnie, bo niestety jej tutaj nie ma. Więc myślę, że będę chciał pewnie ten kombajn uszczelniać, założyć klimatyzację, jakieś tutaj pierdółki porobić, żeby wiecie, było komfortowo w tym kombajnie robić. No i po pierwsze, i po drugie, no usługi. Dużo ludzi właśnie do mnie dzwoni właśnie o te usługi, byś przyjechał, bo nie chcę przyjechać ktoś tutaj. Wiem, że ty pasmo jeździsz itp. itd. Więc no nie ma tak źle. Wiadomo, jeszcze powiedział, jak wspomniałem w poprzednim odcinku. Ja się teraz czekam za 30 tysiącami od ludzi, którzy mają mi przyjechać zapłacić za ciepło koryzy, za prasowanie słomy. Tam pojechałem jako tam skosić kilkanaście hektarów zboża, jeszcze bizonkiem, tak można powiedzieć. Więc muszę, nawet pod tym względem, że mówię, tu niby header nie jest taki szeroki, ale jest już ta wydajność pod względem
to się mówi, pojemności, prędkości, bo tutaj już kombajn naprawdę będzie leciał 7 na godzinę. 7 na godzinę to już jest naprawdę fajna prędkość, która naprawdę no, już będzie wdawać sobie radę. To jest 203 koni chyba bodajże, na pewno ponad 200 koni w tym kombajnie. To więcej sieć. Dlatego mówię, że jeśli co do czego, ja będę szukał w późniejszym czasie, pewnie zobaczymy jak wszystko obejdzie. Jeśli stać się na ziemi ten header, taki header zostanie. Jeśli co do czego, ja sobie header wymienię, poszukam. Może ktoś będzie sprzedawał po prostu. Właśnie ten taki na header tego kombajnu, no i tylko tyle. Na razie nie będę tutaj spekulować, co ja tu będę kombinował z tym kombajnem, no bo to jest sobie kupiony. Dopiero będę widział, można powiedzieć, pole u mnie we wrześniu. I tylko tyle. We wrześniu będzie widział pole. No my też będziemy się raczej już później po tym odcinku raczej chyba też widzieć już raczej na... Tak, już patrzę, będziemy się widzieć we wrześniu. Będziemy się też raczej widzieć na wrześniu, no bo też tutaj nie ma jakiejś tutaj już większej roboty. Tak mi się zdaje. Ewentualnie jeszcze tam muszę jakieś timery, może sobie też w tym stylu jakiś odcinek, żebym to zdążył. Nie ukrywam. No bo od wczoraj, jak to oglądacie, stałem sam na gospodarce, więc muszę zaraz sobie trochę tak porobić, żebym miał jakiś tam ten zapas buffer odcinków. Buffer odcinków. Wiadomo. Jak mogę, to będę sam nagrywał, ale na pewno będę chciał ciągnąć cały czas. Bo nie oszukujmy się, tych wakacji dużo nie zostało, a nie zamiast właśnie, żeby codziennie te odcinki nagrywać. Wakacje. To trochę jest, można powiedzieć, teraz ciężkawo, bo tak. Teraz sobie okie pod poplon, czy pod orewki pod poplon, bo musiałem troszeczkę ziemi obejrzeć inaczej, bo no, jeszcze za dużo chwastów. No i po prostu głowę z około skrobione wcześniej, właśnie siebie. Tylko tak troszeczkę nie za bardzo to wyszło. A podrywki myślę, że w tym tygodniu już raczej już poplony będą podrasiwane. Do 20, czy jakieś tam jeszcze później co do czego, to na końcówkę września jeszcze obkosić, może jakieś tam, bo to będzie owiec z gorczycą. Więc myślę, że do końca półtora miesiąca gorczyca z owsem ja szybko powinna dźwignąć. Tak mi się zdaje bynajmniej. Najbliżej będzie jak nie to, czego to będzie przyszło, nie tyle. Ale wiecie, chcę to mieć już ogarnięte. I u siebie w polach. Bo teraz tak, w kolejnym odcinku w tygodniu już będę robił prawdopodobnie siana. Będę robił już. No bo tak myślę, że no 20 źle liczę. Znaczy 20 raczej nie ciąć, o, to chciałem powiedzieć. Bo jeszcze będę chciał później gdzieś porządkiem października kolejny pokos czwarty ogarnąć, więc no cztery pokosy takie w miarę, żeby tak były, to będzie fajnie. No muszę powoli zacząć to robić, bo no jest trochę roboty, więc teraz taki okres wiadomo jaki jest, no jak jest ma hodowlę, to wie jak to jest. Tak jak mówię, poplony porobić, taby zaskuk powiedzę. Zaraz pokupuję za uprawki, zaraz się bliży to zboż. Znaczy zbóż, umie to żyta. Na czym mówi zbóż. No i tyle. Tak myślę gdzieś do na tego 20 października to będzie ogarnięte. Wiadomo, agencja mówi, że do 15. To robić, ale powiem szczerze, ja już na to mam wyjebane, bo w tamtym roku zasiałem wszystko na zimę. Sam jedyny bym się, nikt się nie dojebał, nikt nie przyjechał, kontroli nie było. Więc ja nie będę się teraz kombinował, że muszę tapet zasilany. Praktycznie będzie wszystko tak, znaczy wszystko będzie zasiane, 100% areału. Ale chodzi mi, że pewnie się okres będzie zasiany. Nie powiedzmy tego 15, jak z wymagane. W agencji, tylko będzie zasiane dopiero
Gdzieś myślę, 20 października. Bo czołg gdzie będzie teraz poplony, znaczy będzie kukurydza, więc to i tak jakoś mi to tam to nie rusza zbytnio. Więc wiecie, no jakoś tutaj trzeba sobie radzić, żeby to żeby jakoś tą hodowlę podciągnąć. Jeżeli paszę podciągnąć, to trzeba ta poplony będzie się. Plony, kurwa, żyta na kieszonku, kurwa, teraz to jest taki za Meksyk, kurwa, z tymi na tych płonach, to jest, kurwa, katastrofa. Bo tak, będzie tak, plony będą, później będzie sien, żyto, pożyta będzie kukurydza i, kurwa, eksploatacja ziemi, kurwa, ma w 300%. Ale wiecie, obolnik się nawali, gnojowice się nawali, nawozu się da, to się wzmocni. Tam jakoś krzywdy ta ziemia mieć nie będzie. Ale też trzeba jaką nawiedzie. Eksploatować tą ziemię, bo jak nie wiadomo teraz o tych pierdolniętych czasach będzie pod względem teraz Unii, to już lepiej to eksploatować na siłę, nawet gdyby niż później i tak pewnie z tego nic nie będzie, bo ta agencja czy Unia powie, że no już tyle i tyle trzeba zalać i chuj. Nie będzie tyle gospodarki, a też mam uważać, to nie ma co się tutaj na razie doroczyć i wkurwiać. Powiem tak szczerze, patrzę, 120 tysięcy, no to nie jest mały pieniądz na tym koncie. Więc jakby tak było, gdzieś mniej więcej po te 100, te 100 tysięcy, 60 tysięcy na czysto na miesiąc, no to powiem szczerze, możliwe, że tak będzie, że praktycznie tego kredytu za dużo nie będzie trzeba dobierać na postęp innego domu. Że już bym chciał, już majsty przyjeżdża, aż majsty. Jak to się mówi? Architekt przyjeżdża, tam ten budowlaniec cały, kurwa, wszystko przyjeżdża już. Pokazuje, jak to będzie wyglądało. No ale wiadomo, 3 miesiące będzie stawiane od A do Z chałupy. A do Z mnie chłopak postawiam. 3 miesiące. Bo już naprawdę nie chcę się bawić w jakichś tam tanich majstrów. Tylko ja chcę mieć po prostu na wiosnę już mieć prowadzkę. Nie żadną chałupę, jak to powiem. Te trynki ściany, wszystko po wygrzewane, żeby po prostu już to miało ręce i nogi. No i pewnie, wiadomo, pies na pelet. Prawdopodobnie trochę owsa trzeba sobie siać, żeby po prostu z nim sobie to owsem palić. No jakoś trzeba będzie radzić, proszę Państwa, w tych dzisiejszych czasach, ciężkich czasach, które mamy teraz, jakby nie było. Ono się troszkę pole powiększyło, patrzcie, bo teraz była łąka, teraz tutaj łąki nie ma aż tak dużo. Tutaj miałem ogólnie zrobić sobie tak, żeby ten przejazd był, ale to chyba muszę będę trochę przez drugą stronę przejeżdżać. Przez jakoś. Muszę po prostu coś sobie to wymyślić. Słuchajcie, ja sobie taką skminię jedną rzecz. Szczerze mówiąc. Czy ja mógłbym sobie tędy gdzieś przejechać? Nie, czekaj, czy tak? No mogę przejechać, to muszę tu wyciąć parę drzewek. Dobrze jest. Dobrze jest. Czy przejedzie? Bez żadnych problemów. Nie ma co się bać. Miałem tego nie ruszać tej łąki. Nie ukrywam. A tak szczerze powiem, że wolę mieć trochę więcej tego pola. Bo ta pewnie ta łąka to pewnie będzie ostatni do końca pewnie roku. Pewnie to gdzieś pewnie w przyszłym roku, znaczy do końca dochodzi mi bardziej pod względem ogólnym. Pod względem zbiorów, że pewnie to będzie ostatni bądź przedostatni rok. Raczej tu już wszystko będzie połączone. Zrobienie wszystko jakoś na jedno pole zrobić. Jakoś to miało ręce i nogi. No, ciekawie będzie. Tym względem. Taki duży jebity palak, bo raczej tam to wszystko już połączę pewnie wszystko w jedno. Dla mnie, inaczej,
te dwa pola, które teraz są jedno przydzielone, będą na drugie jako jedno, więc no, to już będzie taki fajny pobać. A po co to się zobaczy w przyszłym roku? Ale to mówię. Pan jest wskazał lepiej wygląda. Jeśli myślnikom było to na tyle, jeśli taki odcinek się spodobał, to zapisz w górę komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się z tego dnia. Cześć.